Cześć. W dzisiejszym filmie opowiem o tym, jak pogodzić ze sobą dwa kierunki przygotowań na trudne czasy, które wydają się być ze sobą zupełnie sprzeczne. Czyli, po pierwsze, przygotowywanie do tego, abyśmy mogli w domu spędzić jak najwięcej czasu, żebyśmy nie musieli go opuszczać czyli zrobienie w nim zapasów wody, żywności itd. A po drugie, przygotowanie do opuszczenia tego domu przygotowanie do ewakuacji. Na blogu i na YouTubie już wiele razy mówiliśmy o tym, że z punktu widzenia trudnych czasów, przygotowań na trudne czasy, musimy być przygotowani na ewakuację, bo konieczność opuszczenia naszego domu może się jednak zdarzyć. I w filmach, w których o tym mówimy, pod artykułami, w których o tym mówimy, umieszczacie komentarze z pytaniami: Skoro przygotowujemy się na ewakuację, to po co robić jakiekolwiek zapasy w domu? Jeśli ten dom będziemy musieli opuścić, to będziemy musieli opuścić wszystkie te zapasy, zostawić je za sobą. Po co za te przygotowywać? Rzeczywiście można powiedzieć, że nie zdarzy się sytuacja, w której będziemy zmuszeni jednocześnie do tego, żeby w domu pozostać i go opuścić. Bo albo dom opuszczamy, albo się w nim zaszywamy. Czyli albo jest bug out, czyli ta ucieczka ucieczka z domu, albo jest bug-in, czyli to zamknięcie się w tym domu, aby go bez potrzeby nie opuszczać. I czasami są sytuacje, które nie dają nam wyboru. Jak nam dom spłonie, to wiadomo, że nie będziemy się w nim zaszywać, bo wszystko nam zostanie zniszczone, nie będziemy mieli dachu nad głową, będziemy się musieli gdzieś wynieść. Albo jeśli z jakichś względów przegapimy konieczność ewakuacji i później okaże się, że na ulicach jest po prostu zbyt niebezpiecznie, żeby w ogóle z domu wychodzić. Jak będzie panować w mieście głód, jak ludzie będą stać w kolejkach po kartki żywnościowe czy, czy poracje żywnościowe, a potem hordy ludzi będą polować na tych, którzy z tym chlebem wracają do domu, no to wiadomo, że będziemy chcieli minimalizować szanse na to, żeby stała nam się jakaś krzywda. Natomiast zdarzają się sytuacje, w których nie wiadomo co zrobić. W przygotowaniach na trudne czasy to w ogóle chodzi o to, żeby mieć jakiś wybór, różne możliwości, żebyśmy nie byli od czegoś uzależnieni, żebyśmy nie byli zmuszeni postępować w jakiś konkretny sposób. Przecież my robimy te zapasy żywności po to, żeby nie głodować, po to, żebyśmy nie byli uzależnieni od żywności w sklepach. Robimy zapasy wody, żebyśmy nie byli uzależnieni od wody w kranie. Dowiadujemy się skąd tę wodę można przynieść w tym samym celu, żebyśmy nie musieli czekać, aż ktoś łaskawie nam tę wodę do domu dostarczy. Ale to właśnie w tym samym celu przygotowujemy się jednocześnie do ewakuacji i do pozostania w domu. Dużo mówimy o ewakuacji nie dlatego, że ona jest łatwa, że jest prosta, że jest dobrym rozwiązaniem, że, że należy się ewakuować, że należy się ewakuować bez wahania, zawsze, od razu, jak tylko pojawią się jakieś problemy. Wręcz przeciwnie. My mówimy o ewakuacji tak dużo, dlatego właśnie, że jest to zagadnienie trudne że trudno jest się przygotować do ewakuacji, że trudno jest mentalnie opuścić wszystkie rzeczy, które przez tyle lat zbieraliśmy, ten cały swój dobytek, który wysiłkiem własnych rąk budowaliśmy przez wiele lat. Trudno jest zostawić swój dom i się z niego wynieść. I to już samo z siebie, sama ta konieczność jest wystarczająco trudna, żebyśmy jeszcze nie chcieli dodawać sobie dodatkowych trudności w formie na przykład co mam ze sobą zabrać, kiedy muszę się z tego domu wynieść, gdzie te rzeczy są, czy wszystko, co jest mi potrzebne, mam w domu, żeby mógł to szybko zabrać. Jeśli już będziemy zmuszeni do ewakuacji, jeśli już nie będzie innego wyjścia, no to dobrze, żeby zrobić to te ewakuację, przeprowadzić ją możliwie bezpiecznie, możliwie sprawnie, możliwie szybko. Przecież właśnie po to my przygotowujemy cel ewakuacji, trasę ewakuacji, procedurę ewakuacji, zestaw ucieczkowy, po to, żebyśmy mieli jak najmniej problemów, kiedy już konieczność ucieczki z miejsca, w którym mieszkamy, się pojawi. I oczywiście to jest źródłem masy problemów. Przecież powinniśmy z jednej strony robić w domu jak największy zapas żywności, tak duży, jak tylko jesteśmy w stanie mieć, żeby go wymieniać regularnie, żeby się nie psuł, na ile starczy nam miejsca. Z drugiej strony, powinniśmy robić równie duży zapas żywności u celu ewakuacji, czyli w miejscu, do którego w razie czego się wyniesiemy. Czyli mamy dwa zapasy żywności. Najlepiej kilkadziesiąt kilometrów od siebie, czyli kiedy się ewakuujemy, to zostawiamy ten zapas w domu. Kiedy zostajemy w domu, to nie będziemy wybierać się do celu ewakuacji po to, żeby uzupełnić zaopatrzenie. Ale przecież dokładnie tak samo postępujemy w każdym innym aspekcie. Jeśli chodzi o awaryjne źródła światła, to nie chcemy mieć w domu jednej dobrej latarki. Lepiej jest, lepiej jest mieć w domu dwie kiepskie latarki, dwa opakowania świec, może lampę naftową. Jak robicie zestaw do codziennego noszenia, to też nie macie w nim jednego źródła ognia, jakiejś tam jednej zapyziałej zapalniczki. To jakąś zapalniczkę i zapałki, albo zapałki i krzesiwo i tak dalej. W nowoczesnym survivalu w przygotowaniach na trudne czasy chodzi o to, żebyśmy w każdej sytuacji mieli jakiś wybór. Żebyśmy nie byli zmuszeni do tego, żeby zrobić coś, co jest niebezpieczne dla zdrowia czy niebezpieczne dla życia. Żebyśmy nie musieli robić czegoś, co jest niemoralne, czegoś, co łamie prawo. Żebyśmy zawsze mieli jakiś wybór. Cała sztuka polega na tym, żebyśmy nie przygotowywali się na trudne czasy tylko pod kątem jednego wariantu tylko pod kątem wariantu uciekam z miasta. Zresztą, skoro już przygotowuję ten zestaw ucieczkowy, to niech ten sprzęt, który mam, niech ten plecak służy mi też przy innych okazjach. Przecież ten zestaw, ten plecak, ten sprzęt można zabrać ze sobą na przykład na wycieczkę. Jeśli już przygotowuję w domu zapas żywności, to nie tylko po to, żebym mógł przeżyć w tym domu pół roku bez wychodzenia z niego, ale też po to, żeby obniżyć sobie koszty życia, kupując większej ilości żywności hurtowo, po to, żeby jeść lepszą żywność, po to, żeby móc skorzystać z niej, kiedy lodówka mi się popsuje, a więc nie tylko w razie jakiegoś kataklizmu, który zmusi mnie do pozostania w domu. Przygotowania na trudne czasy mają podnosić nam jakość życia na co dzień to nie mają być sprzęty i zapasy, z których korzystamy tylko w razie w. To mają być zapasy, które wymieniamy regularnie. To mają być przedmioty, z których umiemy korzystać i z których korzystamy na co dzień. Tu naprawdę nie chodzi o to, żeby kupować ośmiokołowy pływający transporter opancerzony, wypełniać go żywnością i później z jego pomocą ewakuować się do celu ewakuacji. To oczywiście byłoby najfajniejsze, najbardziej efektowne. Być może to byłoby rzeczywiście najlepsze rozwiązanie. Tylko kto ma na to pieniądze? A zatem, jak pogodzić ze sobą przygotowanie na konieczność ewakuacji i przygotowanie do pozostania w domu? Tworzenie zestawu ucieczkowego i tworzenie zapasu żywności? Nie godzić, w ogóle, nawet nie próbować tego pogodzić. Musicie po prostu mieć w pamięci, że chodzi o to, abyśmy mieli zawsze dwie, przynajmniej dwie możliwości. Te właśnie dwie możliwości, które sobie tworzymy tymi przygotowaniami: możliwość ucieczki i możliwość pozostania w domu.